W tym wideo chciałbym, żebyśmy poćwiczyli znajdowanie punktów na wykresie, w których funkcja osiąga ekstremum, minimum albo maksimum. Będziemy znajdować zarówno minima i maksima lokalne, jak też wartości największe albo najmniejsze dla całej funkcji. To jest zadanie z portalu Khan Academy z działu znajdowanie maksimum i minimum. Zaznacz wszystkie minima lokalne na poniższym wykresie. Co to jest minimum? Minimum nie musi być najmniejszą wartością w całej rozpatrywanej dziedzinie funkcji na całym jej wykresie. Minimum to najmniejsza wartość w najbliższym otoczeniu punktu. Na przykład ten punkt tutaj nie jest najniższym punktem na całym wykresie, bo najniższy punkt na wykresie jest tutaj, ale ten punkt leży niżej niż punkty w jego najbliższym otoczeniu czyli to jest minimum lokalne. Ten punkt tutaj to również minimum lokalne. Leży niżej niż punkty w jego najbliższym otoczeniu. Ten punkt tutaj to najniższa wartość całej funkcji. Ale jest to również minimum lokalne, bo ten punkt leży niżej niż punkty w jego najbliższym otoczeniu. No i mamy trzy minima lokalne. Sprawdźmy odpowiedź. Prawidłowo. Następne zadanie. Zaznacz wszystkie maksima lokalne na poniższym wykresie. Maksimum. To każdy taki punkt, w którym wartość funkcji jest większa niż wartość funkcji w otoczeniu tego punktu. Niektóre z maksimów wydają się tutaj oczywiste, na przykład tutaj. Nie jest to największa wartość funkcji, największa wartość funkcji jest w tym punkcie, ale w tym punkcie wartość funkcji jest większa niż w jego otoczeniu. W sensie geometrycznym ten punkt leży wyżej niż punkty z jego otoczenia. Jeżeli lubicie wędrówki górskie, to możecie traktować punkt maksimum jak szczyt górski, jak wierzchołek góry. W tym punkcie funkcja również osiąga lokalne maksimum. Tutaj mamy ciekawą rzecz. Jeżeli spojrzymy w prawo od tego punktu, to rzeczywiście jest to maksimum. Wartość funkcji w tym punkcie jest większa niż wartość w każdym z punktów w jego prawym otoczeniu. Ale jeżeli spojrzymy w lewo od tego punktu, to wartość funkcji w tym punkcie jest dokładnie taka sama, jak w jego lewym otoczeniu. Ja bym tego nie nazwał maksimum. Wyrzućmy to zaznaczenie do kosza. Sprawdzamy odpowiedź. Jest OK. No to jeszcze jedno zadanie. Funkcję, której dziedzina to zbiór od minus 8 do 6, łącznie z punktem minus 8. Ten nawias mówi nam, że punkt minus 8 również należy do dziedziny. Czyli funkcja posiada wartość dla x równego minus 8, posiada wartości w całym przedziale aż do x równego 6 i również jest zdefiniowana dla x równego 6. Tutaj również mamy nawias ostrokątny. Gdyby tu był nawias zwykły, okrągły, to wartości funkcji istniałyby dla x aż do szóstki, ale bez szóstki, z wyłączeniem x równego 6. Ale w tak określonej dziedzinie zawarte są również jej punkty brzegowe minus 8 i 6 to jest zbiór obustronnie niedomknięty. Zaznacz punkt na wykresie, w którym funkcja osiąga największą wartość. Kiedy mówimy o wartości największej albo najmniejszej, to może w danym zbiorze znaleźć się tylko jedna taka wartość. Wartość największa jest tylko jedna dla całej dziedziny funkcji, i wartość najmniejsza też jest tylko jedna dla całej dziedziny funkcji. Ekstrema lokalne mogą występować w dowolnej ilości, ale wartość najmniejsza i największa jest tylko jedna. Jaka jest największa wartość tej funkcji? Jest kilka lokalnych maksimów. Ten punkt to lokalne maksimum. Ten punkt to również lokalne maksimum. Nawet ten punkt moglibyśmy nazwać lokalnym maksimum, chociaż tu sprawa jest bardziej złożona. Ale my chcemy znać wartość największą wśród wszystkich wartości funkcji. W sensie geometrycznym będzie to najwyższy punkt na wykresie czyli tutaj i odpowiedź się zgadza.